powiedzmy raz, bo się denerwuję. Okej, okay, anyway. Niektórzy z was już podejrzewają, ale chciałam to oficjalnie powiedzieć. Odchodzę z Teamu X. Okej, okay, słuchajcie, ja się czuję mega dziwnie i jeśli ja zaraz powiem coś głupiego, to wiedzcie, że I'm just so nervous right now. Oh my gosh, dobra, ale chcę wam więcej na ten temat powiedzieć, so yeah. Okej, okay, nie wiem nawet co, ja nawet nie wiem co mam powiedzieć, w sensie, co się w takiej sytuacji mówi, co ja mam teraz? Okej, okay, pewnie chcecie wiedzieć, czemu odchodzę. Ja odchodzę, bo... fucking shit, this is hard! Oh my gosh! Dobra, czekajcie, ja muszę się jakoś skupić i zabrać myśli, bo trochę lecę na spontanie. Okej, okay, na początku chcę bardzo, bardzo podziękować Stuartowi, że wziąłeś mnie do tego projektu. Będę ci wdzięczna do końca życia. No, odchodzę, bo po prostu ostatnio się tam nie czułam najlepiej. Wydaje mi się, że po prostu it was my time to go. Już wiecie, mój rozdział się tam po prostu już skończył. I don't want to fucking cry. But yeah. No, coś się kończy, coś zaczyna, nie wiem, no. I don't even know what I'm saying, nie wiem co ja gadam, ale... If you think this is easy for me, it's not. Chcę jeszcze dodać, że ja trzymam kciuki za Team X, żebyście się dalej rozwijali, żeby tam u was była dobra atmosfera. Trzymam kciuki za Stuarta, za Kosterę, za Natsu, za Anię, za Czarka, za Kubę, za Marcina. I wish you guys the best. Wow, okej, okay, ja nie wierzę, że ja to mówię, ja nie wierzę, że this is actually happening. Ja już chciałam wam dawno powiedzieć, ale nie mogłam. Aha, i to nie jest tak, że ja w momencie, kiedy wyjechałam z domu X, to odłączyłam się od teamu. Nie, ja to... To było jakoś tutaj w domu, ja po prostu stwierdziłam, że po prostu będzie lepiej dla wszystkich, jeśli odejdę. Okej, okay, dostaję teraz dużo pytań, co dalej. Ja sama nie wiem, co dalej. Ja nie mam pojęcia. Ja oddaję to wszystko w ręce Boga. Co ma być, to będzie. Na razie nie mam planu. No to tyle.